panie prezesie, kilkanaście lat w zasadzie temu Spomlek postawił na produkcję serów, wyspecjalizowaliście się, odeszliście od innych produktów w portfolio, no i trzymacie się tej polityki. Czy to oznacza, że już nie ma w waszym portfolio miejsca na inne nieserowe produkty, czy może na razie nie ma? Jak to jest? Jak ta polityka będzie wyglądać? Uśmiecham się, bo właśnie jesteśmy w trakcie zmiany strategii marketingowo-handlowej. To jedna z największych rzeczy, którą właśnie chcemy przeprowadzić. Otóż ten kryzys, właściwie ten, o którym rozmawialiśmy przez chwilę, uświadomił nas, że jakby trwanie w tym jakby monoproduktowym układzie jest dla nas pewnym zagrożeniem. Dlatego, że ten kryzys pokazał, że widzi pan, my jesteśmy jakby zakwalifikowani do FMCG, ale tak na dobrą sprawę od dnia, kiedy my kupimy mleko od rolnika do naszego najszybciej wytworzonego produktu, pomijam jakieś produkty z serwatki wysoko przetworzonej, tylko mówimy o serach, to mija co najmniej, nie wiem, 5-6 tygodni. Czyli my na dobrą sprawę ser musi dojrzeć i my mamy jakby pełny magazyn sera dojrzewającego. Jeżeli ceny spadają w dół, cała ta wartość olbrzymia, bo my mówimy tutaj o 4 milionach kilogramów, powiedzmy, sera, który dojrzewa, od razu spada. Czyli jeżeli ceny krocząco spadają nam w dół, to my po pierwsze nie jesteśmy w stanie zareagować na rynku mleka jakby od razu, bo rynek mleka też się swoimi prawami jakby rządzi i my musimy po prostu dostosować to do rynku. Natomiast sprzedajemy ten towar już w zupełnie innym momencie, kiedy te ceny już na przykład, nie wiem, schodkowo cały czas schodzą coraz niżej. I w takiej sytuacji nasze wyniki dramatycznie się jakby pogorszają, a z kolei kiedy rośnie, to my mamy rekordy, tak, jakby wynikowe. I to jakby efektem tego jest pewna destabilizacja, tak, bardzo duże wahania jakby mamy. I chcemy to złagodzić właśnie tą nową polityką i potrzebujemy produktów szybko zbywalnych. Efektem tego naszego, tej zmiany pierwszym jest to, że zawiązaliśmy alians strategiczny z OSM Bychawa. W przyszłym roku, mogę to jasno powiedzieć, zamierzamy się połączyć, bo to jest producent, który produkuje twarogi, kefiry, maślanki, ma w swoim portfolio, czyli również część takiej galanterii mleczarskiej i zaczynamy jakby markę akurat Lublanka, jakby my jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na dzisiaj tej Lublanki i będziemy się zastanawiali, jak tą markę poszerzać, rozwijać, to jako pierwszy krok po prostu traktujemy w tej nowej jakby strategii. Okay, czyli kefiry, otwarcie. Twarogi, maślanki pod marką Lublanka. No i to będzie jakby element waszego portfolio, jak rozumiem, wykorzystując tą waszą skalę obecną i gdzieś dotarcie do sieci handlowych, możemy oczekiwać, że i ta Lublanka gdzieś tam pojawi się pewnie na półkach większych sieci. Tak, będziemy starali się, żeby rozwijać tą produkcję. Tam oczywiście mamy do czynienia z pewnymi ograniczeniami, natomiast no, będziemy przełamywać jakby te wąskie gardła i w długim terminie tak można oczekiwać tego, że będą pojawiały się z naszej strony produkty, których do tej pory nie posiadaliśmy w swoim portfolio. Okej, no dobra, ale na razie są sery i one jakby, tak, jakby korem biznesu pozostaną jeszcze przez pewien dłuższy czas. To jak to jest z tymi wariantami z waszego portfolio, które generują wam największą sprzedaż? Co jest driverem, co buduje sprzedaż? Na pewno to, co udało nam się zrobić, to wypromować markę serową. I mówimy tutaj o marce Serenada. Bo jednak ten parasol, bo to jest parasol jakby wielu produktów jakby pod tą marką, trzeba jasno sobie powiedzieć, jest naszym wiodącą linią. Tak? Natomiast w sensie dynamiki sprzedaży, to zauważamy większą dynamikę w tych produktach premium, w naszej tej serii tych produktów długo dojrzewających pod marką, pod parasolem Skarby Serowara, ale częściej klienci kojarzą to z nazwami serów Bursztyn, Rubin, Szafir, czyli tych długo dojrzewających i tam zauważamy no jednak pewną taką zmianę no, tego, jak funkcjonują konsumenci, jak patrzą na tego typu produkty, bo tam zauważamy większą dynamikę, tak? I ta dynamika cały czas jest. Myśmy się obawiali, że na przykład COVID może zaburzyć nam sprzedaż tych serów długo dojrzewających, bo one często są spożywane grupowo, tak? Czyli wtedy, kiedy ludzie się spotykają, a COVID spowodował, że ludzie jakby przestali się spotykać z tą intensywnością. Myśmy się obawiali, ale nawet w COVID-zie nie doszło do spadku sprzedaży. Tam doszło do zatrzymania wzrostu, ale nie
nie nastąpił spadek, więc widać, że rynek jakby dojrzał do tego typu produktów i tam dynamikę mamy większą. Czyli dzisiaj jednak masę marży, no oczywiście serenada, natomiast tutaj taka dynamika rozwoju, taka gwiazdy powiedzmy w naszym portfolio, to jednak produkty tych serów długodojrzewających. Wygląda ich dystrybucja, bo szczerze powiedziawszy jakoś nie wpadłem, być może nie patrzyłem dokładnie na półkę. One, tak, to różnie bywa z tą dystrybucją i różnie bywa z dostępnością tego produktu, ale przyznam, że coraz szerzej, tak? Coraz szerzej to zaczyna funkcjonować. Na pewno w kanale nowoczesnym to jest dostępne. Czasami na in-outach albo nawet i w stałej ofercie pojawiamy się w dyskontach, tak? Bo też te produkty potrafią tam istnieć. Bywamy również dostępni w kanale tradycyjnym, ale on jest na tyle rozproszony, że jakby to czasami jest tak, że czasowo jesteśmy, czasami to jest w jakiejś stałej ofercie, ale coraz szerzej to jest dostępne, tak? To, co nas cieszy, to, że te produkty zaczęły pojawiać się też w gastronomii. Też jakby rozwijamy tą część i na przykład no, bardzo często, przyznam, zdarza mi się, że patrzę na kartę dań w restauracji i widzę, że jest na przykład napisane, że makaron z serem bursztyn. Tak? Jest to jakby wymienione jakby wprost z nazwą, jako znak, tak? jako taka wartość dla restauratora, co nas bardzo cieszy, bo uważam, że to jest po prostu dobry produkt, tak? I smaczny i nadający się do... Mówił pan o zbudowaniu marki Serenada, to jakie są jej rynkowe udziały, jak ona sobie radzi obecnie, jak one się zmieniają? Powiedzmy tak, my osiągnęliśmy pewną skalę, jakby takie nasycenie jakby rynku i będziemy starali się teraz myśleć, jak przełamać to, dlatego że zderzamy się jakby z permanentnym trendem tego, że sieci bardzo aktywnie chcą budować swoje marki. To prawda, no w serach... Jest to pewnie ta kategoria, w której widzimy mocny udział marek własnych. Zdecydowanie tak. I na pewno siecią jest o wiele łatwiej zarządzać taką marką własną, tak? Ja się zastanawiam, gdzie jest granica tak jakby efektywności pracy z taką marką, dlatego że ta marka jednak sieci no, ma pewne ograniczenia. No, nie niesie chociażby, nie wiem, producenta, nie niesie miejsca pochodzenia produktu, tak? Czy miejsca pochodzenia surowca. To jest taka marka troszkę syntetyczna, taka wymyślona jakby na potrzebę tutaj jakby wyłącznie dotarcia do konsumenta, tak? Natomiast bardzo ten trend jest zauważalny i my tak borykamy się. My pilnujemy, żeby te marki własne w naszym portfolio nie stanowiły tam określonej puli. My nie mamy tak... No właśnie, wy produkujecie marki własnej, to jest duża skala, czy nie duża? Produkujemy. Pilnujemy tego, żeby to się mieściło w pewnych ramach. Produkujemy dlatego, że kiedyś uznaliśmy, że jeżeli nasz konsument przychodzi w określone miejsce i chce nabyć produkt, to my nie możemy się na to obrażać. Tak? Nie możemy powiedzieć, że no nie dostarczymy tam tego produktu. Tak? Jakby podeszliśmy jakby z tej strony do tej sytuacji. Stwierdziliśmy, że będziemy dostarczali też marki własne, natomiast pilnujemy to, czy markę własną dać. Też marki własne tworzymy z dyskontami wspólne, bo na przykład jeżeli w dyskoncie widnieje marka wytworzona jakby przez dyskont, ale na przykład jest napisane, że jest ser Radamer, no to już wiadomo, że to może być tylko od nas ser dostarczony, dlatego że Radamer jest naszym znakiem towarowym. Więc przykładowo mamy takie łączone też takie aspekty, że teoretycznie marka własna, ale łączona jakby na wyłączność z nami, bo nikt nie jest w stanie, nie może produkować. Hybryda, nie? To jest taka z jednej strony marka własna, ale gdzieś ten element znaku zastrzeżonego się tam pojawia właśnie. A może przyszłością jest, bo mówił pan o tej syntetyczności marek własnych, może dla tych konsumentów, nazwijmy to, takich basic, podstawowych, którzy chcą kupić tylko ser, ale może niekoniecznie poszukują jakiejś wielkiej wartości, to ta marka własna jest czymś, co będzie w zasadzie ciekawe, ale jeżeli ktoś już potrzebuje czegoś więcej, to ta wyższa jakość i marka producencka będzie gdzieś tam zaspokajać jego potrzeby. Znaczy, ja tutaj nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że ja jakby krytykuję trend marek własnych, tak? Ja, moje podejście jest dosyć liberalne, jeżeli chodzi o rynek sprzedażowy. Ja widzę jedną rzecz, która utrudnia, bo głosy producentów są różne i to trzeba sobie jasno powiedzieć w kontekście patrzenia na marki własne. Natomiast jest jedna rzecz, która obiektywnie jedną rzecz komplikuje producentom, bo na pewno, jeżeli my byśmy nie dostarczali marki własnej, tylko naszą markę i ją umacniali jakby na naszym rynku, to na pewno mamy większe prawdopodobieństwo
ulokowania tej marki na innych rynkach, bo już na czymś bazujemy, tak? Jakby to jest prostsze jakby lokowanie naszych marek zewnętrznie. I tutaj, jeżeli w pewien sposób byśmy poszli tylko w układ marek własnych, to na pewno, a jesteśmy bardzo dużym producentem, bo musimy 30% produkcji jako branża wyeksportować, to na pewno może to wpływać na to, jakie rentowności uzyskujemy za granicą, tak? Czyli to wpływać może jednak w pewien sposób na to, na rentowność całej branży i na to, na dobrobyt kraju też w pewien sposób. I to z tej perspektywy powiem, że daje jakieś tam moje zastanowienie jednak, że posiadanie silnych marek, również w dyskontach. Dyskonty, ja wiem, że zaraz pewnie padłaby kontra jakby ze strony, że oni też te marki swoje z kolei rolują do innych krajów, ale proszę mi wierzyć, że to nie są te zasięgi, które my generujemy jako producenci, tak? Bo to dyskonter no, po prostu musi też dobrać kraj do tego, w którym w ogóle swój format w ogóle szerzy i rozwija sieć, tak? Natomiast my mamy dużo szersze dotarcie jakby z naszymi produktami jakby na świecie i to... Tak, no nie wydaje mi się, żeby, nie wiem, już posłuchmy się tutaj konkretną sieć Lidl, nie wiem, gdzieś rozwijał markę Pilos, gdzieś tam pewnie szerzej poza Polską. No rozwija, podejrzewam. Jest to jednak marka tutaj znana bardzo, bardzo dobrze. Natomiast, no właśnie, to jeszcze o te marki własne dopytam, to widzi Pan w tej tendencji do zwiększania udziału sprzedaży marek własnych w dyskontach zagrożenie, czy może niekoniecznie dla Was? No zagrożenie to z tej perspektywy takie obiektywne, tak, to którym powiedziałem, no w pewien sposób zawsze jest to pewne zagrożenie, tak, bo tracimy pewną tożsamość jednak, którą my generujemy, nie mamy wpływu na to, jakie akcenty stawia dystrybutor, tak? Czyli w tym momencie sieć handlowa. My jednak dzisiaj, jak generujemy naszą markę, to bierzemy za nią tak jakby 100% odpowiedzialność. Wiemy, jak ją komunikować, bo te atrybuty marki to jest bardzo rozbudowana struktura. Tak? My mówimy tutaj o tym, co jest komunikowane jakby wokół. Tak? Natomiast jeżeli to jest jakby po stronie już sieci handlowej, no to my gubimy całą masę tych atrybutów, które moglibyśmy, nie wiem, komunikować, albo wręcz musimy się zdać na to, co jest komunikowane od strony dyskontera i to jest pewne ryzyko, tak, bo to nie jest tak, że my możemy się nagle, nie wiem, przestawić, bo w naszym, jakby w naszej strategii handlowej my bardzo mało wytwarzamy tych produktów, które pojawiają się jako takie niskocenowe, tak? Czyli powiedzmy, nie wiem, taka najtańsza gołda, powiedzmy. To my nie uczestniczymy w tym trendzie takiej gołdy przetargowej, dotarcia do klienta takiego tańszego. Raczej staramy się robić produkty wyższej jakości, nie wiem, niosące jednak smak i docierające do tych klientów, którzy są w stanie trochę więcej za ten produkt zapłacić. Nie jesteśmy, na pewno nie jesteśmy. Tak. No nasza strategia cenowa pozycjonuje nas tak jakby trochę powyżej tych tanich półek. Oczywiście to jest to, że czasami musimy nasze produkty lokować również w promocjach, tak? Bo często jest tak, że gazetka czasem determinuje to, jak wygląda koszyk zakupowy. Panie prezesie, eksport. Mówił pan, że sporo, w ogóle jako Polska produkujemy na eksport. To jak to jest w waszym przypadku? Jaka to jest część waszego biznesu? No i jak chcecie ten eksport rozwijać? Czy są jakieś kluczowe rynki, na których już jesteście, albo chcielibyście dopiero być? Tak. My mniej więcej w naszym portfolio sprzedażowym na eksport sprzedajemy około, nie wiem, 1/4 produktów naszych. Przy czym ja mówię o takim oficjalnym eksporcie, bo często jest tak, że my sprzedajemy towar do pośrednika i finalnie nie wiemy, czy on będzie sprzedany w kraju, czy będzie sprzedany za granicą. To dotyczy głównie proszków. Jeżeli chodzi o sery, to naszym głównym rynkiem była przed wojną Ukraina. I wojna... Tak, spowodowała, że ta sprzedaż no w ogóle zatrzymała się w pewnym momencie. Potem wróciła do wysokich jakby poziomów z powrotem, a teraz tak jakby systematycznie utrzymuje się na trochę niższym poziomie niż wcześniej, bo wynika to prawdopodobnie z malejącej zamożności, tak? I nasze produkty są tam po prostu droższe. No niemniej jednak jest to dla nas bardzo ważny rynek, bo tam udało nam się zbudować markę, czyli myśmy też weszli tam na tamten rynek z marką Serenada. Nie. Weszliśmy z Serenadą po prostu i ona tam się przyjęła, co też dało nam w 2022 roku taką dodatkową wartość, bo tak jak uchodźcy z Ukrainy przyjechali tutaj do Polski, to oni znali nasze produkty i kupowali je chętnie, więc jakby to
też była taka dodatkowa wartość, jakbym stąd ten popyt taki, o który opisywałem też w 2022 roku, to też się prawdopodobnie uciekinierzy z Ukrainy przyczynili się do tego popytu, bo tam udało nam się tą markę wypromować, a to są zawsze koszty związane z, jakby z promowaniem marki i ponoszone na to, żeby ona była tam bardziej powszechna. I to jest na pewno jeden z naszych ważniejszych, to jest rynek też blisko nas, tak? Bo my jesteśmy ulokowani, dwa nasze zakłady są tak blisko ściany wschodniej, dwa na Pomorzu, ale generalnie jakby bliskość tego rynku to jest dla nas zawsze pewien dodatkowy atut. I my, przyznam szczerze, że też patrzymy tak z nadzieją na to, no bo to też jest tak, że zakładamy, że kiedyś ta wojna się skończy. Ja wiem, że generalnie wojny nie trwają nigdy krótko, ale zakładam, że kiedyś ta wojna się skończy i myślę, że to, że jesteśmy na tym rynku, że funkcjonujemy tam z naszą marką, że promujemy i rozwijamy tą markę po okresie wojny, w momencie, kiedy, że tak powiem, kraj zacznie normalnie funkcjonować, będzie nam generowało jakby dodatkową wartość, tak? To jest taki plan, który mam nadzieję, że się zmaterializuje. Natomiast to, jak nas pan pytał, jak my też wybieramy produkty, no nam zależy na pewno bardzo na tym, żeby te wysokomarżowe produkty sprzedawać za granicą i bardzo ładnie rozwija nam się segment serów długo dojrzewających w krajach skandynawskich. To jest coś, czego nigdy nie zakładaliśmy, ale to tak często właśnie rozpoczyna się coś, czego nie zakładamy jakby w biznesplanie, ale nie wiem, zaczyna to dobrze funkcjonować i produkt zaczyna mieć bardzo dobre przyjęcie. I nasze produkty mają właśnie te długo dojrzewające sery, mają bardzo dobre przyjęcie właśnie w Danii i w Norwegii i zaczyna to się nam bardzo ładnie rozwijać, ten rynek. Dlatego tam pilnujemy, żeby też dobrze komunikować naszą markę, tak, żeby pokazywać się również jako produkt markowy. I to zaczyna nam bardzo ładnie chodzić. Z takich bliskich rynków to jeszcze Czechy są oczywiście takim rynkiem, który w ogóle chłonie produkty żywnościowe. Często z Polski, tak i nasze też tam się pojawiają również pod marką. A jeżeli chodzi o ambicje wasze, gdzieś dalej, może odległe krańce świata, no, Azja bliższa i dalsza? Jesteśmy jedynym producentem z Polski, który sprzedaje do Chin swoją markę. Czyli marka Serenada jest w Chinach, tak? Jest w Chinach. To jest bardzo specyficzny rynek, bo Chińczycy generalnie uczą się tego produktu. Oni nie jedli serów, nie jedzą serów. Europeizuje się te trendy takie żywieniowe tam. Oni nie wiedzą nawet, co mogą wytworzyć jakby z sera i uczą się tego. I to bardzo powolutku tam rozwija się, ale rozwija się w takim pozytywną dla nas stronę, bo wygląda na to, że ten rynek ma szansę rozwoju. I my tam rozpoczęliśmy pracę z pośrednikiem, który jest tam na miejscu, dlatego że Chińczycy są mocno relacyjni i trudno by było komuś jakby wysłannikowi firmy, nie wiem, budować tam rynek, bo to zajęłoby pewnie dużo czasu, dlatego korzystamy tam z osoby, która jest tam na miejscu i promuje nasze produkty. Działamy też mocno w tym marketingu sieciowym, tak, który promuje naszą markę i rozwijamy tam sprzedaż. Mieliśmy do czynienia z całkowitym zatrzymaniem sprzedaży podczas COVID-u, bo Chiny bardzo restrykcyjnie zamknęły ten rynek i powiem szczerze, że też co nas zmartwiło, jakby bardzo powoli po COVID-zie wracamy do współpracy. Myśmy nie odbudowali tego, co udało się zbudować przed 2020 rokiem. Natomiast teraz tak, ale nie chciałbym zapeszyć, ale w ostatnich, powiedzmy, nawet miesiącach zauważamy lekkie ożywienie, więc może wrócimy do tych poziomów i będziemy, nie wiem, przełamywać te poziomy, które tam osiągnęliśmy.